jest symbiozą, syntezą, która jest absolutnie ponad podziałami, także z tym większą przyjemnością witam raz jeszcze Rafała Dąbeckiego, trenera, który pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, bo no rzadko mówimy o takich ludziach, rzadko mówimy o takich dzieciach. Chcemy się zajmować także nimi, chcemy o nich pamiętać, bo też zdajemy sobie sprawę, że sport w tym wieku powinien mieć troszeczkę inny wymiar. Też bardzo często jest formą terapii, rehabilitacji, jakby takim no, nośnikiem i łącznikiem z tym, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnym światem, bo my nie chcemy tego dzielić i jakby rozkładać na świat dzieci zdrowych i dzieci chorych, czy mistrzów i za chwilę rehabilitantów, tylko chcemy, żeby to był jeden sport. Rafał Dąbecki. Dzień dobry. Szanowni Państwo, sport osób niepełnosprawnych to nie jest twór medialny. To jest element, który towarzyszy w sporcie powszechnym od wielu lat. I tutaj musimy sobie uzmysłowić, że zanim mówimy o sporcie niepełnosprawnym, należy opowiedzieć o samej niepełnosprawności. To znaczy, niepełnosprawność to nie jest element, który nie dotyczy nas, pełnosprawnych. Ponieważ niepełnosprawnym można się stać na każdym, niestety, etapie naszego życia, czyli możemy się urodzić niepełnosprawnymi, bądź też w wyniku różnych wydarzeń stać się osobą niepełnosprawną. Sport, jak powiedzieli moi przedmówcy, stwarza nam szansę do samorealizacji. Sport stanowi element wychowawczy, dzięki temu, że sport zmusza nas do spięcia się na wyżyny własnych umiejętności, zaszczepia w nas między innymi punktualność, charyzmę, odpowiedzialność, te elementy, które są związane z dorosłym życiem, to wśród osób, które próbują swoich sił w bardzo młodym wieku na gruncie sportu, możemy zaszczepić elementy, które będą prezentowały później w dorosłości. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że praca z dziećmi na etapie wczesnoszkolnym, na etapie szkolnym, to jest właśnie budowanie fundamentów, które pozwolą nam na rozwijanie młodych ludzi, to sport jest tą nadzieją, dzięki której